Hej, Ławica! Tegoroczny maj okazał się szalonym miesiącem pełnym wędkarskich wyjazdów i przeżyć. Padło także wiele niesamowitych ryb, także zapraszam do oglądania. Jest. Ostatni film z bagiem przyjął się bardzo dobrze, ma on już 77 tysięcy wyświetleń, więc postanowiłem jeszcze raz ruszyć na bagna i spróbować złowić kolejne wzdręgi dla was. Ale ty słowiany. Co rzuć, to mamy wzdręgę. No jest kolejna wzdręgla. Pytaliście mnie dużo, na jaki sprzęt łowię wzdręgi. No kołowrotek to jest pojedynka w rozmiarze 1000 od Spro i kijek tak samo od Spro Trout Pro S-Bite do 4 gramów 1,80 m. Plecioneczka bardzo cieniutka, 0,06 mm, przypon to żyłka 0,14, a przynęta to celowa tanta w loksie. Taką przynętę uzbrajam we własną główkę jigową, czyli zaciśniętą śrucinkę na haku 16. Jest. Piękne, silne rybki. Już od razu po rzucie wzięła ryba. Śliczna jest, śliczna. Mimo, że ta calowa tanta od Fishapa w loksie dała mi naprawdę niemalże wszystkie te wzdręgi, to jednak największa pokusiła się na woblera ze stajni Łuki i Lurensk, gdy próbowałem przechytrzyć Jadzia. Coś jest. Ciekawe co. Wzdręga. Jezusie. Ale pyszna. Alert, kaban. Dzień drugi. Dzisiaj wybraliśmy się z rana bardziej, bo słyszeliśmy wczoraj, że rano dobrze brały. Tak dobrze, że ludzie z pełnymi siatkami bełem wychodzili. A my przyjechaliśmy tutaj po mięso, tylko i wyłącznie, żeby najeść się. Dokładnie. Dosyta najeść. Dzisiaj ma skrobać. Aha, dzisiaj będę skrobał, tak chwilę to obelony, ale to o tym później. Na razie je trzeba złowić. Sponsorem odcinka jest Robinson. Chyba. Co? Chyba nie. Ale pięknie. Oj, tam jest molo. Słoneczko, plaża, ładne dziewczyny. Już pierwsi plażowicze się pojawiają. 21 stopni. Tutaj to co jakiś czas faktycznie się pokazuje. O, nie. Jeszcze nie wiadomo. Widzę, czekaj, dali by cię lecić, to biorę. Ale silne są trochę. No. Coś więcej, za kapotę zapakowałem się bardziej jak nie wiem, tak. Ale one są morskie, to też inna siła. O, ty, zapys! Jeszcze raz. Ale się trzepie. Masz tą miarkę? Ile one mają? No, z 6 dyszek. Ale odniemy to. Ale zaraz, to są w calach. A nie, z drugiej strony są centymetry. Wymiarowa chociaż? No oko.
64. Jakby wyprostować ogon, będzie miała więcej. Ale jak pachną. 66. Żałujcie, że nie możesz tego poczuć, jak w sklepie rybnym. Ale już wróćmy na wody słodkowodne. Jak wróciłem do domu, to zajrzałem na swoją rzekę. Okazało się, że jest bardzo wysoki stan wody, a ja chciałem w niej szukać szczupaków. Znalazłem jednak co innego. Jest. O, strzelił fajnie. Sandacz. Ale strzelił. No i co, trafił się piękny sandacz przy szczupakach. Taki wymiarowy, bym powiedział. Już czekają chyba bardzo na czerwiec. Nie mogą się doczekać. Ja zresztą też. Przy szczupakach, na kanibala. Pięknie strzelił. No i tak to wygląda, że fast start sandaczowy w tym sezonie również zaliczony. Albo i dobrze, bo wiem, że w tej rzece też warto szukać sandaczy. Kropi deszczyk, więc jest idealna pogoda na drapieżnika. Dodatkowo nie ma słońca, jest pochmurno, pięknie po prostu. Czuć w powietrzu, że powinny te ryby brać. Zatem nie gadam, tylko łowimy dalej. I widzicie, nawet wolfram sandaczowi nie przeszkadza, jeśli naprawdę jest głodny. Sandacz sobie nic z tego nie robił, po prostu uderzył jak wściekły w przynętę kanibala dziesiątkę w kolorze pike. Wędeczka, jeśli widzicie, to jest Prozander Cicata z Mistrala, więc wędka typu sandaczowa, mimo że łowiesz, chce łowić szczupaki, jak widzicie, stosuje przypon, to jednak, no, trafił się sandacz, tak, ale wędka typowo sandaczowa. Już naprawdę ten sandacz przypomniał mi te strzały, na które najbardziej czekam. Jak co sezon, ten strzelił, nie zastanawiał się długo. Na tej rzece, jak już trafiałem sandacze, to właśnie bardzo mocno strzelały. A dzisiaj mamy taką pogodę, moim zdaniem idealną, bardzo wysoki stan wody jest, rzeka nawet się przelewa przez drogę. Więc... Jeśli oglądaliście trochę moje filmy w tym sezonie, no to wiecie, że postawiłem na rozwój wędkarski, zatem biorę udział w wielu wędkarskich zawodach, jednak najważniejsze w tym roku są zawody okręgowe z brzegu spinningowe naszego okręgu Radom, na które się wybrałem z wielkimi oczekiwaniami, mimo że rzeki tak naprawdę nie znałem, bo rzeka to Pilica, na której się rozgrywały zawody, to jednak skupiłem się maksymalnie, no i pierwszego dnia naprawdę zrobiłem dobry wynik. No to zaczynamy, zawody okręgowe 2023 okręgu Radom, spinningowe na rzece Pilice. Pilice. Jest i szczupak 46 cm. Niestety się nie nagrało, bo mi się bateria rozładowała i ciężko mi się pilnuje, bo zależy mi na dobrym wyniku. To nagrywanie mi się ciężko pilnuje w sensie. Ale wypuszczamy szczupaka. Odpływaj. Jest, udało się. Miałem zaczep za tym korzeniem, wydostałem z zaczepu przynętę i od razu szczupak uderzył. 46 cm, na okręgu są takie zasady, że można zaliczyć sobie już szczupaka o 45 cm, bo taki jest wymiar na zawodach okręgowych. Zatem pierwsze punkty zdobyte. Jest! Po szczupaku zapunktował później okoń, 22 cm. Wziął na woblera kata, podobnie jak szczupak, ale później na kata wziął też 4,5 cm oliwkowego. Piękny jaś! Wspominałem, że chciałbym zdobyć w pierwszej trójce miejsce po tym szczupaku i okoniu, ale po tym jaziu liczę na zwycięstwo w pierwszym dniu zawodów okręgowych. I pierwszy dzień upłynął, taktyka na małego woblerka i szukanie ryby przy brzegu opłaciła się, wyjąłem 3-miarowe ryby i dało mi to. Drugie miejsce w sektorze oraz 4. miejsce w klasyfikacji ogólnej. Okazało się, że padło naprawdę dużo szczupaków i ci, co zajęli najwyższe miejsca, mieli tych szczupaków po prostu więcej i większych ode mnie. Więc drugiego dnia już przygotowałem taktykę pod szczupaki, zabrałem ze sobą przypony wolframowe i ruszyłem na szczupaki. Niestety był to naprawdę zły pomysł, bo drugiego dnia odbywały się zawody na innym odcinku Pilicy, no i tam szczupaków miarowych w moim sektorze nie było praktycznie wcale. No wcale, żaden wymiarowy się nie pojawił. Jedyne ryby, które punktowały, to okonie, jakieś małe jaziki, klenie, no i niestety złą taktykę obrałem, sugerując się pierwszym dniem. Niestety odcinki rzeki też się od siebie mogą różnić i w tym odcinku ewidentnie szczupaków zbytnio nie było żerujących. Z rana mogłem wydubać okonia, ale tego nie zrobiłem, bo skupiłem się na szczupakach, a tak poza tym to Łukasz zgubił swój telefon, pomagałem mu go znaleźć, przez co nie zdążyliśmy do bazy i zostaliśmy zdyskwalifikowani, ale za rok wrócę silniejszy na te zawody, z większą wiedzą i z pokorą, którą teraz nabyłem. Ja wam życzę powodzenia, jeśli startujecie w zawodach wędkarskich, bo naprawdę rozwijają one wędkarza pod każdym kątem, poznaję nowych ludzi, bardzo gratuluję też zwycięzcom i wam, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Dziękuję wam, trzymajcie się, połamania kija i sayonara!